Raz po raz zadaje swoim uczniom różne prace do napisania w domu, mają temat, muszą to wszystko elegancko przemyśleć i potem z wielkim zainteresowaniem czytam to, co napisali. Prace, wiadomo, są różne. W ostatnich zaciekawiła mnie wypowiedź jednej z uczennic Dominika. Napisała, że Kościół uczy, że trzeba wierzyć w Boga, ale bardzo rzadko uczy mnie, mówi Dominika, jak to zrobić. Trochę ukuło mnie w sercu to zdanie, ale potem okazuje się, że chyba ma trochę racji i to zdanie jest stare, tak stare jak wiara w Jezusa. Zapraszam. Wielu już starało się ułożyć opowiadania o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszej chwili i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwiązawszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejawienie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgi, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagogach były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Łukasz, autor tych słów, pod natchnieniem Boga oczywiście, jest niesamowity. Ta jego precyzja, to historyczne zacięcie, to jedno po drugim, pierwszą księgę napisałem, tobie wszystko elegancko wynika, kapitalnie przedstawia Jezusa. Nic tylko brać i się uczyć. Mówię te słowa, kiedy w Wielkopolsce są ferie, więc może na naukę trochę nie bardzo, ale inne województwa jeszcze pracują. Co nam Jezus pokazuje? Jakiego Jezusa przedstawia nam Łukasz? Właśnie widzimy człowieka, Boga, który do siebie stosuje słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza, przez uczniów proroka Izajasza jakieś 700 lat wcześniej. To jest ten, który był zapowiadany. Ludzie, patrzycie na Boga, który swoim zwyczajem, niesamowite, przychodzi do rodzinnego miasta, idzie do Nazaretu, do synagogi i wstaje, żeby czytać. Robi to, co zawsze robił. Wiele razy widocznie czytał, brał pismo stare, testamentalne oczywiście, wchodził do tej synagogi i czytał. I znowu swoim zwyczajem, to słowo mnie osobiście bardzo rajcuje, że robi to swoim zwyczajem. Przychodzi Jezus, wchodzi do swoich, a co oni z Nim robią? Żeby wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Jezus, żeby patrzeć na to, jak zachowuje się Jezus, nigdy nie jest za późno. I to jest niezależne, czy mam ferie, czy nie mam ferii. Od Boga nigdy nie ma wakacji. Jaki Jezus nam się przedstawia? To jest niesamowite. Mnie osobiście też rajcuje w Ewangeliach to, że Jezus generalnie cały czas nie zwraca uwagi na siebie. Pokazuje Ojca, który go posłał. Ojca, do którego idzie. To Ojca otacza chwałą. Tu jest ten fragment, kiedy mówi o sobie, ale uwaga, jeszcze raz. On cytuje, że do niego odnosi się proroctwo Izajasza. Ludzie, jestem jako ten, który przyszedł, żeby. Proszę jeszcze raz, przeczytaj sobie tą Ewangelię. To proroctwo Izajasza odnoszące się do Jezusa. Jaki jest nasz Bóg? Bo to, jaki obraz Boga noszę w sobie, jakiego Boga rozpoznałem, to potem powoduje, jak ja żyję w codzienności. Jedno jest pewne i wiem, co mówię, bo mówię teraz od siebie, z tego, co przeżyłem. Na to, żeby słuchać tego, co mówi Bóg, żeby patrzeć na Jezusa, nigdy nie jest za późno. Pewnie w moim życiu potrzebowałem kogoś, kto mi podpowiedział parę rzeczy. Dobry nauczyciel. Tu i tam. Bóg zostawia znaki. To nie jest tak, że Kościół mówi wierz w Boga, a nie pokazuje jak. Pokazuje. Wiem, co mówię, bo sam to przeżyłem i sam to dzisiaj robię. Nie uwierzyli mu,
Jak weźmiemy do ręki czwarty rozdział Ewangelii według Łukasza, zobaczymy, że w jego rodzinnym Nazarecie zaczynają o nim powątpiewać. Ta scena kończy się nawet dramatycznie. Chcieli go strącić ze stoku góry, na której ich miasto było pobudowane. Nie uwierzyli mu, powątpiewali o nim. I to jest historia stara, jak stara jest wiara. Bóg, który przychodzi do człowieka i człowiek, który albo za nim idzie, słucha, albo mówi, czy na pewno, a co z tego będę miał, czy to na pewno tak jest, a może to wszystko jakieś bajki. To jest stary jak świat. Człowiek albo wierzy, albo wątpi. A jak jest u ciebie? A teraz o praktyczności Ewangelii, o tym, że to wszystko jest do bólu praktyczne, do bólu życiowe, że to wszystko można fajnie zastosować w życiu, że to, co słyszysz w niedzielę w kościele, możesz potem przełożyć na poniedziałek, wtorek, środę, aż do piątku i soboty. Wystarczy tego, co mówi Bóg, bo to jest naprawdę praktyczne. Pytają mnie młode dziewczyny, proszę księdza, jak rozpoznać, czy chłopak mnie kocha? A ja mówię, a co ja jestem? Wyrocznia jakaś? No popatrz, czy... Możecie się teraz uśmiechnąć. Czy twój chłopak, czy twój mąż jest podobny do Jezusa? Czy potrafi tak jak on poświęcać się, ofiarować się, nie skupiać się na sobie, ale cały czas dbać o siebie? Czy twój chłopak jest podobny do Jezusa? Czy w jego życiu, w życiu twojego chłopaka też wypełniają się te słowa z proroka Izajasza, że przyszedł i jest taki, taki, taki? Czy tylko jesteś głupio nim zachwycona, że jest przystojny, że coś tam fajnego zrobił? Ale jaki jest na co dzień? Ewangelia jest do bólu praktyczna, bo Pan Bóg zna życie i Pan Bóg przychodzi po to, żeby mnie codziennie prowadzić. Tylko trzeba się do Niego po prostu przyłożyć, przystawić.